Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj prawdopodobnie u mnie ostatni odcinek z siewów. Kończymy akcję siewy. W końcu, że tak powiem, bo już mi się trochę nie chce. Było dość dużo problemów ze względu na pogodę, która nie rozpieszczała przed siewami. Jak mogliście zauważyć u mnie czy u Karola, było dość mokro i walczyliśmy po prostu, żeby wsiać. No i dzisiaj ostatni dzień prawdopodobnie pogody, no też tak mówią, bo znowu ma dopadać, ma też dopadać i będziemy starali się zasiać jeszcze ostatnie pole, hektar, dokładnie hektar zostało do zasiania pszenicy. A tym bardziej teraz była mała awaria na tym ugorze, co siałem. Złamał mi się lejek. Będę musiał sobie zamontować. Nowy kupiłem. Będę musiał sobie nowy zamontować. Zamontuję to. Pokażę wam pszenicę. Pszenica odmiana Euforia od kolegi Bartka, który w tamtym roku brałem pszenicę Apostel. No jest zasiana też ta odmiana. Jest odmiana Apostel, Patras i teraz Euforia. Patras to jest już moja, już jest stara pszenica. Mam w zamiarach mam, żeby ją odnowić na przyszły rok, kupić certyfikat i zasiać jakieś poletko, bo ja jestem właśnie bardzo z niej zadowolony. I co? I bierzemy się za robotę, bo jeszcze muszę ruskim troszeczkę uprawić, przebronkować troszeczkę, bo tam mokro było. I co? I będziemy działać. Że zakładam kamerę na głowę, wymienię szybko tego leja i zasypiemy prawdopodobnie siewnik i pojedziemy na pole. Bronować oczywiście. Dobra, tutaj to się trzyma na takich zawleczkach, jak możecie zauważyć. No niestety się gdzieś to urwało. Zakładamy drugi, szybka akcja. Troszeczkę mi gdzieś grypa dopadła. Tak człowiek się morduje, no. Tak człowiek się morduje. Ale już się mogę się doczekać, jak jeszcze zasieję. Będzie spokój. Ojejku. Dobra. Nie powinno wypaść. Gumę teraz jeszcze muszę założyć, jest w ciągniku. No to stary się popsuł. O kurde, weź to teraz, zeszło. Stary popsuł się. Dobra, jest, sieć. No i co? Naprawa. Zakończona powodzeniem. O tym nie będę wspominał, jak to wygląda. Pokażę wam pszenicę. Tutaj tak samo jest bałagan, ale pszenica tak zabejconowana, czym bejcowana, sarfun, to weźmiemy na pole. Dawka jest 244-245 kilo na hektar.
tutaj jeszcze mam pobejcowane. O kurde, tak z rana dźwigać tyle to nie bardzo. Bardziej, że człowiek nie jest w formie. Nawet fajne ziarenko. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakoś urośnie. Dobra, jest zasypię sobie poznaniaka, już nie będę tego nagrywał. Zarzucę worki, powiążę, zarzucę worki na 60. No i pojedziemy bronować. Sprawdzę jeszcze olej w rusku, czy jest, czy go nie ma. I pojedziemy bronować. Tam niedużo zejdzie i po prostu od razu siew. Bo dzisiaj do pracy na drugą zmianę. I tak to się prezentuje. Co chciałeś, Roki? Co chciałeś? Chciałeś być na kamerze? Co? Chciałeś być na kamerze? No i dobra, założymy jeszcze ten worek. I... trzeba będzie jechać. Dobra, jakąś szmatkę, bo ta zaparowała ta szyba. Parowała. Od środka. To zwiększa. Trzeba i tak myć te ciągniki, bo są już takie brudne. Rusek remont mały. Gdzieś olej się leje tutaj z uszczelnienia. Trzeba będzie to rozebrać. Leje się gdzieś olej tutaj z tej pokrywy od silnika. Także nie wiem, czy nie trzeba będzie całej tego przodu rozebrać. Całego przodu rozebrać. Dostać się do rozrządu, zdjąć tą całą taką... nie wiem jak to, blachen, nie wiem jak to nazwać, bo to jest właśnie przykręcane do bloku i tam idzie taka uszczelka i ona gdzieś puściła i się olej po prostu leje i będzie trzeba poprawić to, kurde, no i to jest robota. Jak nie przy tym była robota, to teraz przy tym. No i to jest tak cały sezon dookoła jest coś jest do zrobienia. Tu taki bałagan, o tym to już nie wspomnę, że jest na podwórku coś. Po prostu szkoda gadać. Dobra, wyjeżdżam na te pole i działam, bo szkoda czasu. Bramę sobie jeszcze otworzę, bo coś tam nie jest ten teges. Pole.
się okazało, nie wiem czy tam nie, czy na początku czasem dzików gdzieś nie było, bo takie widać jakby te pole było schodzone po prostu. Nie wiem właśnie, tylko pszenicę nie wyjadę. No i muszę jeszcze skoczyć tam w jedno miejsce, rzucę, próbowałem się przejechać od razu, zobaczyć jak tam są wschody przężyta. Muszę na jedno miejsce troszeczkę chyba rzucić tak przężyta ręką, bo tam mokro było, no i chyba wygniło po prostu. A rzucę tak po prostu na wierzch, zobaczymy, co skiełkuje, to skiełkuje. I już tam nie będę się tak jakoś przejmował, też nie będę tam gdzieś tego przesiewał, no bo po pierwsze nie wjechałbym, bo tam widać, że jest jeszcze mokro. Po drugie, no to już wiecie, jest dość późno na przeżyć, a jak rzucę tam wiadereczko 10-kilowe, rozsypę ręką, no to nic nie stracę, a wiecie, a można zyskać, że może coś tam zawsze podchodzi i te pole nie będzie takie gołe w tym miejscu, gdzie po prostu mokro było. Tutaj taka ziemia, trochę piasku, trochę lepszej, środkiem idzie taka smuga piasku, ale trochę opornika było tutaj wywalone, cztery rozrzutniki, nie jest jakoś dużo troszeczkę, żeby nawozu po prostu nie dawać na inne pola do nawóz, no to tutaj poszedł opornik. Był tutaj 3 lata temu też chyba było dawane, tak to wygląda. Dość fajnie uprawione, o i tutaj był taki problem, bo tutaj mokro było. A teraz obecnie. O, dojeżdżamy już na pole. Trochę będę głośniej mówił, żeby było mnie słychać, gdyż skrzynia sobie delikatnie wyje. Jak ktoś postawcie w komentarzach. Siemnik zapięty. Z przodu pszeniczka, pole już zabronowane, no to lecimy, ostatnie siewy w tym roku, kurde, jak ja na to czekałem, to już mi się tak nie chce, ale już rozmawialiśmy tutaj z Karolem kiedyś i mówimy, kurde, tutaj mokro, tu dość, już po prostu i tak mieszamy tę ziemię i mieszamy, ale mówię, słuchaj, za 2 tygodnie, jak już tak nic nie będziemy robić w polu, powiesz, kurde, przejechał mi się ciągnikiem, coś bym porobił. No i tak myślę, że tak raczej będzie. No. Aczkolwiek i tak będzie co do roboty, bo będzie trzeba pryskać no jesienią na chwasty zboża. Zobaczymy jak to tu się prezentuje. Dobra, wszystko leci fajnie. Otwierane, dobra, lecimy. Przejadę sobie 2 przejazdy i później się włączę, bo tutaj trzeba walczyć, żeby było w miarę ok. Ale tych kamieni to tutaj jest. Dobra, zamykamy ścieżki. Przepraszam, otwieramy ścieżki, bo już robiłem. I lecimy dalej. I lecimy dalej. O kurde. Nawalone jest towaru, dobra. Lecimy. Muszę sobie zrobić znaczniki, bo to nie robota już. W tym roku to jeszcze jakoś się przemorduje po prostu, ale na przyszły rok to po prostu no muszą być znaczniki. Jak ktoś chce po prostu robić ścieżki technologiczne, no bo wiecie jak to jest. Raz przejdziesz tak, raz tak, a później się nie zgadza. Wszystko nawet ładnie, zboże jest.
I co wam powiem, skończone, zasiane i teraz tylko niech rośnie. No gdzie nie, gdzie widać, że są jeszcze, że leżą po prostu ziarenka, no ale trudno. Trudno, niech tak będzie. Co wam mogę powiedzieć, w końcu zasiane, no już... Już kurde, no czekaliśmy, żeby to kurde skończyć. Udało się, jedziemy do domu. Można teraz sobie piwko szczelić, no piwko nie, no bo do pracy trzeba iść. Jeszcze do pracy trzeba iść. Myślę, że fajnie to pole zostało uprawione. I co? I teraz niech rośnie, będziemy obserwować, jak to będzie rosło. Troszeczkę mi mniej wyszło, jak się spodziewałem, nie wiem dlaczego. Ale trudno już. Zobaczymy. Nie, no są ziarenka, widać ładnie, że po prostu wszystko jest. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek z siania pszenicy wam się spodobał. Ja sobie jeszcze cyknę miniaturkę i trzymajcie się, do następnego. Cześć.